Tak. Co to znaczy podrywać kogoś? Kochać się. To na przykład, że podrywasz chłopaków, że cię lubią. To znaczy dziewczyny bardziej. No. Według mnie podrywać to jest tak, że w kimś się zakochałaś i... Że tak patrzy na nią i nie może oderwać wzroku. Myślisz, że to wybranie sobie żony jest ważne? No. Myślę, że jest bardzo ważne. No. Dlatego książę ma dzisiaj najważniejszy dzień w swoim życiu. Wybierze żonę. I teraz... Powiedz tak bardzo romantycznie, mówiliśmy, co to jest romantyzm na początku. Powiedz, dzisiaj wybiorę żonę, no? Dzisiaj wybiorę żonę. Teraz stoisz, królewiczu, pięknie grasz. Jest bardzo smutny. Bardzo smutny. Jak zagrać kogoś, kto jest smutny? No i powiedz tekst. Tak bardzo bym chciała pójść na bal. I popatrz na swoje łachmany. Ale w takich łachmanach... I płacze. Kopciuszek marzy o tym, żeby zatańczyć z pięknym królewiczem. Hokus, pokus, abra, kadabra, czary. Wróżka znika. Mary, męc! Jesteś tą samą? Kopciuszkiem patrzysz na swoją suknię? Wyobraź sobie, jak będziesz się kłaniał przed nią, ćwicz ukłony. I teraz robią wredne miny wszystkie, wredne. A teraz udają takie słodziutkie, fałszywe, takie do niego. I teraz do widowni zrób minę przerażoną. Dama przychodzi, tajemnicza dama. Na paluszkach, pięknie. I pokaż mi, jak najpiękniej potrafisz się uśmiechnąć. I taka uśmiechnięta, czekaj, on spojrzał. I teraz się zachwyć. Czy zostaniesz moją żoną? Tak. Brawo dla aktorów! Impreza tak w zasadzie dla młodzieży w wieku od 14 do 19 lat. Chciałbym bardzo, żeby wśród tych uczestników zainspirować tą matematyką, żeby ich zachęcić do uczenia się tego przedmiotu, żeby ta noc przebiegła trochę odmiennie od zwykłych lekcji. Jest to święto, które inspiracją jest Międzynarodowy Dzień Liczby Pi. Pi, skąd się wzięło oznaczenie pi? Jest to z greckiego słowa peryferia. Pierwsza litera peryferia to jest pi i peryferia, obwód, dała początek nazwy. Jeszcze w technikum, jak uczyłem moich kolegów, koleżanki, uczyłem ich matematyki i zrozumiałem, że to, co ja do nich mówię, chyba jest zrozumiałe, to, co najważniejsze dla nich. I wtedy nadszedł ten moment i pomyślałem, że czemu nie zostać nauczycielem? Dwie połowy dachu pewnego domu są nierówno położone. Jedna opada pod kątem 60 stopni, a druga pod kątem 70 stopni. Załóżmy, że kogut składa jajko dokładnie na szczycie.
Na którą stronę dachu spadnie to jajko? 60. Świetnie. Widzicie? 23 godzina, a tak genialnie myślicie.